Thank you.
dla mnie w galerii, ale góra za chwilę trzeba zapłacić 5 zł. Bo robi to restauracja Balaton, znakomite danie. Więc prosiłbym Państwa, żebyście uczestniczyli. Później przejdziemy do, wcześniej jeszcze możemy, przejdziemy do korytarza, będzie pokazany film o Dariuszu Milińskim, który pokazywany był w telewizji Polonia kilkakrotnie. Jest tutaj producent tego filmu, z Łodzi przyjechała pani Lepianka. I później dla osób zaproszonych, z zaproszeniami, organizujemy pokaz filmu Edi. Jest tutaj ten obraz oryginalny, bo to jest właśnie ten artysta. I film Edi będzie pokazywany w pubie Saragosa na ulicy Bożego Ciała. To mniej więcej około godziny 21. Także tak wygląda dzisiejszy wieczór. Za chwilę będziemy się widzieć z Państwem. Czekamy jeszcze chwileczkę, może więcej ludzi dojdzie. Twórcę, artystę Dariusza Milińskiego. Jest to już czwarty jego pokaz tutaj w Galerii Shalom. Mamy wielką satysfakcję, że Darek jest z nami tak często. Mamy maleńki ziarenko swojej, cząsteczkę swojej pracy też włożonej w to, żeby Darka pokazać Krakowowi, tej części Polski, bo właściwie prawie w części południowej Polski jesteśmy jedyną galerią, która tak serdecznie go przyjmuje i promuje. Cieszymy się bardzo, że obraz, który namalował, znalazł się na plakacie filmu Edi. Jak to się wzięło, skąd się to wzięło, to później opowie nam pani Lepianka, jest twórcą filmu o Darku Milińskim i również współproducentem filmu Edi. A teraz chciałbym poprosić aktora Teatru Starego, Janka Korwina-Kochanowskiego, o przeczytanie tekstu o Darku, napisanego specjalnie na ten wieczór przez Pawła Głowackiego. Światów tyle, ile się chce, zobaczy. Dariusz Miliński powiada, zasypiam po to, żeby się obudzić. Ani słowa o snach, ani pół zdania o cudownościach z innego świata, o tej fantastyczności, co z jakichś nieludzko-alchemicznych księstw nocy przybywa i mami mgłą, potwornie obcą. Miliński się budzi, by widzieć, ostro i bez złudzeń, ale w zachwyceniu. Podnosi powieki, by dostrzec najkruchszy detal tego, co jest. Bo to, co jest tu i teraz, to przecież wszystko, co jest. Miliński, sybaryta oka. Miliński, obżartuch barw i odcieni i kształtów. Miliński, totalny pijak, który dzień w dzień w trupa się zalewa światem, co za oknem sterczy. Miliński budzi się o brzasku, wstaje i robi obchód. Dzień w dzień rusza w podróż dokoła dnia swego, pozornie byle jakiego. Ile planet na sobie dźwiga? W ile światów dokoła dnia jest to wędrowanie? W 80? W 180? A może jest to podróż w bezlik światów dokoła dnia? Gdybym się ja, fundamentalny grafoman rysowania, na niedopuszczalne szczyty brawury wzniósł i portret Milińskiego malował, to Miliński w dziele mym wyglądałby jak monstrualna choinka, doszczętnie obwieszona bombkami planet, kruchych i rajsko-kolorowych. W jego brodzie średniowiecznego mnicha, w jego długich włosach dyndałby świat traw i świat mrówek sunących przez trawy, świat motyli, świat biedronek,
świat liści i świat ptaków w liściach, świat nitki, którą żona przyszywa guzik, świat guzika i świat łyżki radośnie stukający o świat szklanki. Z ramion zwisałyby mu światy większe, planeta drzewa, planeta kury, planeta wozu, planeta domu, skrzypiąca planeta drzwi. Na piersiach, gdzieś w okolicy mostka, jasna planeta żony, a po bokach, pomiędzy złotymi światami żyta, jęczmienia, owsa i prosa, planetoidy dzieci. Na plecach świat wielkich przestrzeni, świat pustych perspektyw i ogromna planeta powietrza. W prawej dłoni planeta Księżyca, w lewej planeta Słońca i inne nieprzeliczalne światy do innych punktów na ciele Milińskiego przyczepione. Klamki, śrubki, sznurki, sznurówki, kamyk, cień na szybie, kropla mleka, rzęsa, łza, uśmiech, pogon psa, ziarnko piasku, pył. Byle co, prawie nic, nic, wszystko. I idzie tak sobie w mym obrazie Miliński, dzwoniący planetami golem międzyplanetarny, kroczy dokoła tak samo planetami dzwoniącego dnia swojego. Tak właśnie jest, bo w istocie tu, na Ziemi, planet nie byle jakich ma się tyle, ile się w dniu swoim, pozornie byle jakim, chce ich zobaczyć. Miliński chce. Miliński widzi. To co, Miliński, powiedz parę słów o sobie, bo przecież tyle o tobie piszą i Głowacki napisał taki piękny tekst. Rzeczywiście, drodzy Państwo, bądźcie zaciekawieni. Za chwilę tam chyba uruchomią ten sprzęt, bo mają jakieś problemy i pokażemy Państwu ten film. Ten film kilkakrotnie pokazywał się na ekranach telewizorów. Telewizja Polonia, telewizja chyba Canal Plus pokazywała ten film. Ten świat, który stworzył Miliński tam wokół siebie, tam gdzie mieszka, na takim wzgórku, gdzie dookoła ani jednego domu, tylko on, to już nie jest jego jeden dom, to już jest cała wioska. Wioska artystów, fantastyczne miejsce, gdzie można rzeczywiście poczuć zapach wielkiej sztuki. Zobaczycie Państwo troszeczkę tego świata na tym filmie, a poprosimy Cię, Darku, o to, żebyś powiedział parę słów. Bo tutaj na suficie wiszą prace kolejnego artysty z tej wioski artystów, naszego Zbyszka, jest tutaj, pomaga nam. I Zbysiu od niedawna pod ręką mistrza okazał się, że jest utalentowany i od niedawna zaczął rzeźbić. Nagle okazało się, że Miliński dotknął, a on zaczął rzeźbić. Proszę bardzo, zobaczcie jakie efekty, znakomite efekty. Darek, chodź tutaj. Poprosimy jeszcze panią Lepiankę, żeby coś powiedziała, bo przyjechała z Łodzi, musi coś powiedzieć. To proszę. Żona producenta tego filmu, a pani wyprodukowała film o Darku Milińskim. To może ty sobie coś powiedz, ale fajny głos mam. Fajny ja pierwszy, ale tak fajnie brzmi. No. Guzik mam do powiedzenia, po prostu Olek, kurczę za bardzo, ale fajnie, fajnie. Ja bym się pobawił, gdyby nikogo nie było. Tym fajnym dźwiękiem. Nigdy człowiek nie ma czasu po prostu na takie wygłupy, nie? Siedzi sobie w tej swojej dziupli i zasuwa te obrazki i po prostu jest przyjemnie, kiedy przez magiczne jakieś takie kolorowanki nagle sobie taka niesamowita grupa ludzi przychodzi i ociera się o siebie i jest nam lepiej i przyjemniej na tym świecie durnym i po prostu rozdartym i gdzieś tam chronię swoje dzieci, swój świat. A w tej chwili po prostu jestem pijany od przyjemności patrzenia na was i na siebie. Cudownie jest po prostu za darmo, kiedy słońce świeci, kiedy po prostu się patrzy na rumiane pyski
I jeszcze nam się chce i takiemu Karolowi hołd składam, bo zawsze tu nawet nie na swoich wystawach bywałem i tego ścisz tam trochę. I po prostu i tu zawsze były wernisaże wyjątkowe. Tu poznałem Krzysia Litwina i się w nim i z nim zakochałem i po prostu przyjechał do nas też tam na wioskę i po prostu żal, że odszedł, bo po prostu bo pomógłby nam, może nie mi już w tej chwili, bo mi się samo pomaga, samo dzieje, bo obrazy, które robię ponad 30 lat już sobie same dają radę. Nie muszę nawet tu kłamać ani wygłupiać się i dźwiękiem bawić się fajnie. A po prostu, a Krzysiu Litwin nami zaśpiewał i coś powiedział i tych wioskowych ludzi od pługa zaraził też, że w święto, w sobotę białą koszulę zaczęli zakładać, trochę z jego, trochę z mojej przyczyny i ten świat jest przez to piękniejszy i bardziej spokojny i ja też już jestem inny, bo kiedyś byłem rozhisteryzowany, bo coś mi tam nie szło. W tej chwili po prostu nie chcę być już współczesnym malarzem jak kiedyś i nie walczę o to, żeby się znaleźć gdzieś w awangardzie tego polskiego, powiedzmy, świata plastyki. Po prostu mam to gdzieś i zasuwam sobie takich trąbiących i wiszących jakichś ludków i już nie chcę po prostu nic, tylko sobie to robić i jeszcze kilka lat pożyć i cieszyć swoich czterech synów i swoje sześć kur dziwnych bardzo, które sobie kupiłem w lesie. Bardzo fajny facet sprzedawał. Miały takie kosmyki na głowie. Tak sobie pomyślałem, że jak ludzie będą przyjeżdżać, to nie będę musiał zrobić siebie idioty. Po prostu kury sobie będą za mnie robić to i tak kolorują mój świat. Wybudowałem sobie wiatra, którego Basia jeszcze nie widziała. Skrzydła tylko, znaczy ten śmigło mu zrobię i już będzie czarodziejsko. Zapraszam do Pławnej, do mojej krainy. Dziękuję. Fajnie się to z to mówi. Ja się nazywam Joanna Lewianka i jestem kierownikiem produkcji i zajmowałam się produkcją tego filmu Darka, który tutaj będzie pokazywany w korytarzu. Wtedy go poznałam, a jeżeli chodzi o film Eddie, to oprócz tego, że jestem żoną współscenarzysty Wojtka Lepianki, to moją największą zasługą było to, że poznałam reżysera z Darkiem, ponieważ zapałali do siebie natychmiast ogromną sympatią. Jak Państwo widzą, Darek po prostu wpisał kawałek Eddiego w swój obraz i to zagrało tak doskonale, że trudno o coś lepszego, więc bardzo dziękujemy Darkowi. I jeszcze zapłacili, powiedz. Nie za darmo. To znaczy zapłacili niedużo właśnie. Darek właśnie, mi, żeby się po prostu właśnie zrobił ten plakat prawie charytatywnie, specjalnie dla Eddiego, no ale teraz mu zaowocowało popularnością, więc gratuluję i dziękuję bardzo. No tak, drodzy Państwo, jeszcze zaraz mikrofon. Ponieważ jest mikrofon i wszystkie te sprzęty, nie dojechał artysta z Pławny, jeszcze jeden, który gra na gitarze i śpiewa, Dyjak. Dzwoni, że pociąg za nas. Nie dojechał do Warszawy z Koszalina i w Warszawie już dalej nie jedzie. W momencie kiedy, bo mamy dublera, zastępcę, znakomitego artystę. Nie wiem, poszedł po gitarę. Jest gitara, jest artysta. Pomęczymy Państwa trochę, bo jak żeśmy zapowiadali, ten wieczór trochę potrwa. Jak zapłacimy za sprzęt, to musimy się nagadać. Wiedzieli, za co płacimy. Poczekajcie jeszcze chwilę, poczekajcie, będzie śpiewał. Przepraszam, może ktoś z Państwa chce sobie fajnie tak pogadać do mikrofonu. Nie zawsze ma się okazję. Ja na przykład nie miałem okazji. O, dziecko płacze. To kup sobie taki mikrofon. Ale fajny. Może nie, naprawdę, może ktoś chce coś powiedzieć na przykład, nie wiem, w dobie zwariowań. Jest artysta. Szymon Zychowicz jest przyjacielem Dyjaka, tego, który nie dojechał tu i śpiewa jego piosenki też, więc jeszcze dopiero... Robię za niego, że tak powiem. No, robi za niego. Pozwolę sobie na dwie piosenki, jedną własną i jedną tą, którą Marek zawsze śpiewał, którą pierwszy raz usłyszałem właśnie. Na mnie już pora.
Ponieważ zimno strasznie, więc troszkę wiosnę prowadzimy. Nie wiem, czy pan był kiedyś w Paryżu? Za długo. Więc to dla państwa w takim razie. Wiosenny walc paryski. Wokół mnie latarnie, w paryską noc, jak kloszet wbijam się. A popatrz pan, obrazy i kawiarnie. Dobry wieczór pan, panie Lotryk. Czy widzisz pan tych panów i te panie? Czy talent twój ma jeszcze ten błysk? Bo idę sam, a wokół mnie latarnie. Namalowałbyś pan coś, namalowałbyś. Bo Paryż wiosną pachnie radosną, w paryskich alejkach kasztany rosną, paryski błękit, gołębie na rynku i ja. Ja w paryskich kawiarniach wino ogarniam, jak pan, panie malarz, jak ty zagarniam ten świat, co kochałeś, którym tak grałeś jak ja. Nie mówisz nic, choć gasną już latarnie. Nad miastem świt, a ja i tak. Jak gdybyś był, jak gdyby te latarnie. Jak gdybyś był i tak. Paryż wiosną pachnie radosną, w paryskich alejkach kasztany rosną, paryski błękit, jedwabne sukienki i ja. Ja w paryskich kawiarniach wino ogarniam, jak pan, panie malarz, jak ty zagarniam ten świat, co kochałeś, w którym tak grałeś jak ja. Bo Paryż wiosną pachnie radosną, w paryskich alejkach kasztany rosną, paryski błękit, jedwabne sukienki i ja. Ja w paryskich kawiarniach wino ogarniam, jak pan, panie malarz, jak ty zagarniam ten świat, co kochałeś, w którym tak grałeś jak ja. To był ten walc paryski. A teraz coś właściwie nie tyle z repertuaru Marka Dujaka, co Janka Kondraka. Ale lepiej śpiewasz od Dujaka, lepiej. Cieszę się. Nie będziesz nigdy malarzem, kochankiem ni żołnierzem, jeżeli nie będziesz potrafił wyobrazić sobie choć jednej chwili świata bez siebie. A moja mama zawsze mówiła, że prawdziwy mężczyzna powinien umieć odejść. Odejść z samą porę. Pozwól odejść już, że nie całkiem zechciej wierzyć. Pozwól odejść już najlepszemu z twych żołnierzy. Miejsce w szyku znaj, jego miejsce w czasie przeszłym, gdy w swojej roli ma trwać. Tam we mnie obłoki, obłoki gęstnieją, tam dzban przepełniony lekko się chyli, tam para danieli okrywa się knieją, a noc wróży z nocnych motyli.
ciasne nim, gest za obszerny nim, karta znaczona nim, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas jak ikona. Pozwól odejść już, że nie całkiem zechciej wierzyć. Pozwól odejść już najlepszemu z twych żołnierzy. Miejsce w szyku znam, moje miejsce w czasie przeszłym, gdy w swojej roli mam trwać. Tam we mnie granica, granica zacicha, tam grobla mizerna nadmiaru nie zbiera, tam strażnik zakłada łach przemytnika, a noc wróży z ręki Jokera. Na mnie już pora nim, słowo za ciasne nim, gest za obszerny nim, karta znaczona nim, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas jak i kocha. Jak za dyjaka. Na mnie już pora nim, słowo za ciasne nim, gest za obszerny nim, karta znaczona nim, zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas jak ikona. Spokojnie. No co jest? Dziecko nawet nie zapłacze. Coś brakło nam. Czy zapraszamy się na picie? Zapraszamy do bufetu. Tak, tak, tu nie ma co czekać na gospodarza. Gospodarz tam chyba bimber pędzi, nie wiem. Zapraszamy wszystkich do lampeczki wina. No ten, który był w Polonii. W telewizji Polonii produkowany. O czym? Ty wiesz, Teresa, bliżej coś o tym filmie? No nic nie widzę. To dla, głosu nie ma i nic nie wiadomo. Nie ma, nie będzie. Jak to było z głosem, nie? Nie będzie głosu, nie będzie głosu? No trudno. Dziękuję.
Wystawę obrazów Dariusza Milińskiego, malarza, aktora i poety, otwarto dzisiaj w Galerii Szalom na krakowskim Kazimierzu. Jestem sobie ludkiem, takim, który coś tam sobie uprawia, drapie w ziemi, często na płótnie, ale bez jakiegoś takiego apetytu na powagę świata. Tak mówi o sobie artysta. Dariusz Miliński maluje na przekór tej powadze świata. Jego obrazy są jak ilustracje do starych bajek, kolorowe i radosne. Malarz mieszka z dala od miasta w stworzonej przez siebie wiosce artystycznej u podnóża Gór Izerskich. Uprawiam ziemię, chowam kury, kocham żonę, dzieci. To, co się w normalnym świecie jakby uprawia. Cieszę się życiem, pracuję na ogródku. Płótna Dariusza Milińskiego znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i za granicą. Kończymy ostatnie dziś wydanie Kroniki. Jutro o 7.45 spotka się z Państwem Alicja Popiel. Zapraszam. Dobranoc. Tym, którzy pragną przenieść się w magiczny świat odrealnionej wsi, świat czarów zamieszkały przez z pozoru tylko zwykłe postacie chłopów, dzieci i przaśnych kobiet, polecamy wystawę malarstwa Dariusza Milińskiego w Galerii Szalom. Dariusz Miliński, malarz, poeta, należy do grona najciekawszych osobowości artystycznych w sztuce polskiej. Jeden z jego obrazów wykorzystano niedawno na plakacie znakomitego filmu Pawła Trzaskalskiego Edi. Obraz ten można również zobaczyć na wystawie. Jest to czwarta wystawa Dariusza Milińskiego w naszej galerii. Dariusz Miliński, człowiek, który mieszka w takim wspaniałym, cudownym miejscu w otoczeniu Gór Izerskich, świat, do którego ludzie nie dochodzą, nie dojeżdżają. To jest taka maleńka enklawa, enklawa artystów, którzy tworzą oprócz tego teatr, teatr wspaniały, teatr uliczny. I to, co pokazuje na tych obrazach, to jest ten jego świat, to jego ludzie, jego przyjaciele,
to jest świat bajek. Tę wystawę nazwaliśmy Strażnik Bajek, bo Miliński jest strażnikiem bajek, jest strażnikiem tego świata, który go tam otacza. On tu jest pokazany w trochę taki inny sposób. Sposób można by porównać do Pietra Bruegla, również obserwatora świata wiejskiego, życia wiejskiego. Taka to jest wystawa.